Witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Nabici we Franki. Dziś porozmawiamy sobie na temat małego straszonka, które jest uprawiane przez sektor bankowy na rynku. Mianowicie o pytanie, które wygrało w naszej ankiecie na temat tego, o czym chcecie kolejny materiał, to jest to właśnie pytanie, które możecie zobaczyć już na tym pierwszym slajdzie. Czy po unieważnieniu umowy bank może pozwać mnie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału? No właśnie, i to jest taka obawa, która, trzeba przyznać, jest bardzo rozsądna, bo ważąc wszystkie za i przeciw, czy pozwać bank do sądu, czy walczyć o unieważnienie swojej umowy, która ma nieuczciwe zapisy, jeśli takie ma, trzeba rozważyć ewentualne konsekwencje takiego działania. Zdaję sobie sprawę też świetnie z takich rozważań. Banki doskonale wiedzą o tym, że jako konsumenci będziemy rozważać wszystkie za i przeciw. Więc w tym rozważaniu zdaje się i można podejrzewać, że chcą nam trochę pomóc podjąć najlepszą możliwą decyzję. No więc w dzisiejszym wideo zastanowimy się nad tym, skąd w ogóle pomysł na takie roszczenia i czy są do tego podstawy, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło, jaką miało chronologię, dlaczego dochodzi do unieważnienia umowy, czyli co jest podstawą tego, że ta umowa traci ważność i jest tak, jakby jej nigdy nie było. No i tu dochodzimy do dyrektywy 93.13 i tu porozmawiamy sobie na temat tego, jaka jest jej cel i rola. Czyli jaka jest jej rola, jaki jest jej cel, po co została stworzona i jakie ma nadrzędne kierunki, do których ma doprowadzać i jaki jest cel tej nagonki medialnej na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Więc zabieramy się do wyjaśnienia tych kwestii, natomiast zanim przejdę do tej merytorycznej części, przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, to w ramach takich ogłoszeń subskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś dostał też powiadomienie o kolejnych materiałach, które przygotowujemy. Następny, który wyjdzie, będzie właśnie na temat ugód i tego, co wiemy na temat ugód, co wiemy na temat tego, czy one się opłacają, co banki chcą tak naprawdę w tych ugodach zrobić, a także na temat propozycji, które kieruję do swoich klientów już od dłuższego czasu, Bank Millennium, czyli przewalutowania po kursie 3.14, 17, 20 itd., itd. O tym w następnym odcinku, bo już materiał mam na ten temat zebrany. Natomiast wróćmy do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. No właśnie, więc sektor bankowy twierdzi i taką chce nam tutaj wersję zdarzeń sprzedać, że jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona, czyli zostanie stwierdzone jej tak wielkie wady prawne, jakby jej nigdy nie było, jakby nie została nigdy skutecznie zawarta, to za to, że pieniądze, które bank ci pożyczył, mimo że nie miał na to umowy, to będziesz teraz musiał zapłacić wynagrodzenie, żeś z nich skorzystał. No i my cię za to pozwiemy, więc uważaj. No i teraz, czyli zaczynając od tego, jak w ogóle banki się bronią. Pierwsze co, to jeżeli zgłaszamy my, czy jakikolwiek inny pełnomocnik zastrzeżenia do umowy kredytowej, to mówimy o tym, że ta umowa zawiera nieuczciwe zapisy. Na czym polegają te nieuczciwe zapisy? Tu macie link do wideo, w którym tłumaczę 6 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy frankowicz. I tam dokładnie omawiam, na czym polega nieuczciwość tych umów. Ewentualnie, jeśli chcesz przyjść, to też masz na dole w opisie link do konferencji. Konferencja dla frankowiczów.pl. Sprawdź, kiedy prowadzę następną, a powinienem niedługo prowadzić kolejną konferencję, na której od początku do końca tłumaczę cały ten bankowy, frankowy proceder. Natomiast zakładając, przyjmując założenie, że w umowie są nieuczciwe zapisy i teraz my to podważamy, to bank broni się mówiąc po pierwsze, ale nasze umowy są uczciwe. Gdyby jednak się okazało, że nie są uczciwe, to skutki tej nieuczciwości, skutki tego, że ta umowa upadnie i będzie nieważna, to dotkną ciebie. Dotkną ciebie, nie nas. Bo finalnie zadzierając z nami, zadzierając z bankami, chce ci się powalczyć z bankami, proszę bardzo, ale to jest droga zabawa. Więc zapłacisz więcej, niż jakbyś siedział cichutko i nic nie robił. No a jeżeli już chcesz, to jest taka rzecz, która bardzo ciekawie wybrzmiewa z ostatnich doniesień, jeśli już chcesz coś zrobić, czyli chciałbyś coś z tą umową zrobić, to trochę na naszych zasadach, czyli my ci przygotujemy propozycję ugody. Co prawda mówimy o tych propozycjach od kilku lat, a na stole nic konkretnego do tej pory nie leży. No albo to, co leży, to trudno nazwać to konkretnym. No więc jeżeli już coś chcesz zrobić, to ewentualnie ugoda. Jak mówiłem, uprzedzałem, następny odcinek będzie o ugodach, więc sugeruję jeszcze na niego chwilę poczekać. No więc od czego to się wszystko zaczęło?
cała ta nagonka. Czyli wniosek pierwszy, taki podsumowując, to jest taki, że banki nam sugerują, że nie opłaca się w ogóle ruszać nieuczciwej umowy, bo finalnie nie dość, że sobie nie poprawimy, to jeszcze sobie pogorszymy stres, koszty inne. Jedyni, którzy na tym zarobią, to prawnicy, którzy będą prowadzić te sprawy. To chcą banki, żebyśmy myśleli. No więc od czego to się wszystko zaczęło? Rok 2018, później 2019, około półtora roku czasu, kiedy to sprawa bardzo głośna państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen. Był to dosyć głośny proces, gdzie skierowano zapytanie do Sądu Najwyższego, nie do Sądu Najwyższego, tylko do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co zrobić z taką umową, tak uogólniając i upraszczając. Bo też poruszając się dzisiaj po tych bardzo rozbudowanych zagadnieniach prawnych, będziemy poruszać się po pewnych poziomach uogólnień, po pewnych skrótach, do których będę starał się pokazywać i źródła, i odwołania, ewentualnie dopowiadać coś, jeśli będzie taka konieczność. Natomiast nie możemy wchodzić w każde z tych zagadnień, bo to nagranie trwałoby kilka godzin. No więc sprawa państwa Dziubak kontra bank Raiffeisen. Pamiętam, jak mnóstwo sądów zawieszało postępowania, zwłaszcza w pierwszych instancjach, i czekało. Zobaczymy, co powie TSUE w sprawie państwa Dziubak. Będziemy wiedzieli, czy te umowy unieważniać, czy odfrankawiać, czy w ogóle włożyć tam może średni kurs NBP, albo jeszcze inne były pomysły. No i przed ten sądny dzień, sąd nad bankami, prawdziwe TSUE nami, to był dzień 3 października 2019 roku, kiedy zapadł ten wyrok. Pamiętam, że wszyscy siedzieli jak na szpilkach. Tego dnia, tylko 3 października, do mojej strony nabicie we franki, zgłosiło się ponad 1100 frankowiczów. Tego dnia 1100 frankowiczów, żeby sprawdzić swoją umowę. Czyli to był tak duży impuls w rynek, i to też wszyscy przeżywali oblężenie. W zasadzie nie można było się dzwonić do wielu kancelarii, bo po prostu wszystkie linie aż się grzały. Dużo ludzi czekało na ten wyrok. Więc był hura optymizm, to jak widzicie, seria artykułów w mediach, tam w zasadzie to tylko były aktualizacje co chwila. Pamiętam ten dzień, to tam nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy, mieliśmy tyle pracy. No ale jest reakcja banku, minął jakiś czas, no i w zasadzie odpowiedzi na to, co się zadziało, czyli że tutaj TSUE powiedział, że taką umowę można unieważnić, sąd zapytał strony tego postępowania, czyli zarówno państwo Dziubak, jak i bank Raiffeisen, co oni na takie rozwiązanie, jakby umowa miała być unieważniona. I tutaj bank w swojej odpowiedzi na pismo procesowe napisał, tak upraszczając ten temat, do tych rzeczy można dotrzeć, bo one są w internecie, to napisał, że jeżeli dojdzie do unieważnienia, no to oni teraz mogą pozwać naszych tutaj frankowiczów o co? O wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, tam była kwota kredytu, to była 400 tysięcy, pozwą na 477 plus odsetki, tam inne roszczenia, ewentualnie o zajęcie mieszkania. I łącznie te roszczenia były w okolicach 800 tysięcy. No więc wywołani do tablicy, tutaj pełnomocnik banku, jak i prezes banku Raiffeisen postanowili się nazwać. Nie, my się wcale nie domagamy od państwa Dziubak 800 tysięcy. Tu nas źle zrozumiano, to ohydne medialne przekłamanie, okropne przekłamanie, jak widzimy tutaj, podkreślił pełnomocnik. W stanowisku przedstawiliśmy sądowi, i to jest ten mega fajny w ogóle artykuł, mega fajny artykuł, fajna wypowiedź. W stanowisku przedstawiliśmy sądowi hipotetyczne prawne konsekwencje nieważności umowy. To nie jest nasz zamiar. My tylko mówimy, co się może hipotetycznie zdarzyć. Zresztą uzupełnia to bardzo ciekawie. Później pod koniec mecenas, jak podkreślił, jest to tylko pewna estymacja, a nie pozew, która bierze pod uwagę fakt, że państwo Dziubakowie spłacali raty. Z kolei prezes Raiffeisena dodał, że skoro wyrok TSUE mówi, że skutki unieważnienia muszą być jasno przedstawione, to bank starał się jedynie nakreślić, co nieważność może oznaczać. Ale taki scenariusz nie musi się zadziać. Czyli w momencie, kiedy chciano nastraszyć tutaj frankowiczów, to poszły naprawdę salwy z dużych armat, że 400 tysięcy było kredytu, chcecie unieważnienia, żeby nie płacić tam 700 z grubym hakiem, to jak wygracie unieważnienie, to my was pozwiemy o prawie 800. Ale nie, to było tylko hipotetyczna, możliwa wersja zdarzeń, która wcale nie musi się wydarzyć. Zapamiętajmy to określenie, jeszcze parę razy dzisiaj z niego być może skorzystamy. No więc co się okazuje? 3 stycznia 2020 roku zapada wyrok w pierwszej instancji. Państwo Dziubak mają umowę z bankiem nieważną. Mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu. No i co? I już w lutym jest reakcja banku, czyli okazuje się, że ten hipotetyczny, który wcale się nie musi zdarzyć scenariusz, no właśnie się wydarzył.
Frankowicze, jak donosi Business Insider, wygrali z bankiem w przełomowej dla Frankowiczów sprawie, teraz zostali pozwani. Oczywiście pełna bibliografia materiałów, z których korzystałem, w opisie filmu do poklikania, poczytania szerzej. Teraz zostali pozwani, jak tu widzimy na drugiej części, mamy sytuację. Umowa z bankiem opiewała na 400 tysięcy złotych, teraz Raiffeisen Bank żąda blisko dwa razy tyle. Tak? Bank pozwał ich o 790 995,07 złotych. Tak? 790 995 złotych i 0,7 groszy. No więc, czyli ten hipotetyczny scenariusz się zdarzył. No i teraz, jakbyśmy prześledzili to, co działo się w ogóle u innych Frankowiczów, to wszyscy całą tą medialną, można powiedzieć, ten akt medialny bardzo obserwowali. Gdybym miał wam uchylić rąbka tajemnicy od strony, jak to wyglądało po chociażby liczbach, jeżeli chodzi o nabicie we franki, to nie dokładnie nawet pokazując, wpiszę to w opisie filmu, to w samym październiku, czyli miesiącu, kiedy zapadł ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgłosiło się do nas, do nabici we franki, rekordowa ilość, ponad 6 tysięcy, chyba 100 tam z hakiem frankowiczów, żeby sprawdzić swoją umowę. Poszły te ostrzeżenia, że bank czysto hipotetycznie może wystąpić z żądaniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i w listopadzie chętnych, żeby sprawdzić umowę, było już ponad 700 tylko. W grudniu było to w granicach niecałe chyba 500. To wpiszę dokładnie liczby w komentarzu, nie ma tu żadnego kłopotu. No więc widać co? Widać ewidentnie, że hurra optymizm, ten czysto hipotetyczny scenariusz niczym wiadro czy też kubeł zimnej wody bardzo mocno przygasił. Czy taki był cel banku? No trudno powiedzieć, że mógłby być jakiś inny jeszcze, może bardzo zbliżony. No ale teraz tak, w związku z tym, że takie żądania ze strony banków zostały wyartykułowane, to też szereg instytucji wypowiedział się w temacie. Oczywiście Związek Banków Polskich, który no, ma za zadanie chronić interesy banków. Ja oczywiście powiedział, że jak najbardziej to tutaj pełna zgoda i akceptacja i że się należy i tu nie ma dwóch zdań, tak kolokwializując tą wypowiedź. Natomiast co na to instytucje, które mają po swojej stronie czy też w swoich celach ochronę konsumentów, czyli tej słabszej strony jednak tego kontraktu. Zostało wydane stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kredytu frankowego państwa dziubaków i ostatni na przykład tu punkt na tym slajdzie widzimy RPO w oparciu o prawo europejskie i polskie wywodzi, że w sytuacji po unieważnieniu umowy przez sąd kredytobiorca powinien zwrócić bankowi otrzymaną od niego kwotę kapitału, czyli sam wypłacony kredyt, a zatem bez odsetek i kosztów dodatkowych. Bank zaś powinien zwrócić kredytobiorcy wszelkie wpłacone przez niego raty kredytowe, inne opłaty oraz składki, na przykład na ubezpieczenie itd. Dalej Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście odnosi się do dalszych potencjalnych żądań banku. Link do pełnego stanowiska macie w opisie. Roszczenia, których podniesienie zasygnalizował bank po ewentualnym unieważnieniu umowy, roszczenie o zwrot kwoty kapitału kredytu w trybie określonym przez bank, o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez 11 lat, żądanie zapłaty odsetek, czy roszczenie o zwrot nieruchomości, bo taki pomysł też się pojawił na zasadach surogacji, nie tylko nie znajdują racjonalnych podstaw w przepisach prawa polskiego, ale są bezwzględnie sprzeczne z ratio legis dyrektywy 93/13. O tej bezwzględnej sprzeczności będziemy za chwilę mówić szerzej. Co na to rzecznik finansowy? Rzecznik finansowy w obronie państwa dziubaków. Rzecznik finansowy przystąpił w ogóle do tej sprawy, włączył się, w której państwo dziubakowie będą bronili się przed roszczeniami banku, bo tak jak byśmy prześledzili chronologię zdarzeń, mamy TSUE 3 października 2019, tu mamy informację od TSUE, że umowa może zostać unieważniona, jakiś miesiąc później, chyba w listopadzie, umowa, bodajże 4 listopada, jeśli dobrze pamiętam, umowa zostaje, nie, jest rozprawa, na której pytani są o stanowisko, tamta rozprawa, wydanie wyroku zostaje odroczone właśnie, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich mógł wypowiedzieć się i swoje stanowisko i 3 stycznia 2020 zapada wyrok w sprawie państwa dziubak unieważniający ich umowę, na co już w lutym bank Raiffeisen, mimo że to jest dopiero, w ogóle to jest dopiero pierwsza instancja, jak chcą twierdzić bankowcy często. Mówią, ale te wygrane to nie są prawomocne, o czym w ogóle mówimy. To w ogóle pierwsza instancja? Co to jest?
No i to była dopiero pierwsza instancja, czyli teoretycznie jeszcze wyrok nie jest prawomocny, jeszcze jest apelacja banku, jeszcze sprawa jest w toku, a bank, który mówi, nasza umowa jest uczciwa, już pozwał w tym samym czasie państwa dziubaków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Ciekawe. No więc co mówi na to rzecznik finansowy? Od dawna twierdzę, że ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku. Dodatkowo uważam, że w tym wypadku rozmiary roszczenia mają pełnić, uwaga, rolę odstraszającą innych klientów od dochodzenia swoich roszczeń. Tak, rzecznik finansowy mówi wprost. Straszenie państwa dziubaków i wszystkich innych frankowiczów ma na celu lustraszenie ciebie, żebyś nie ruszył z miejsca. Czyli nawet jeżeli masz nieuczciwe zapisy w umowie, to żebyś siedział cicho i nic z tym fantem nie zrobił, ewentualnie zgodził się na niekorzystną ugodę. No i teraz, dlatego zdecydowałem się o wstąpieniu do sprawy wszczętej z powództwa Raiffeisen Bank International AG, oddział w Polsce, przeciwko Justynie Dziubak i Kamilowi Dziubakowi. Mam nadzieję, że nasze wsparcie argumenty pozwolą mi skutecznie obronić się przed roszczeniami banków. Więc rzecznik finansowy powiedział wprost, nie ma w prawie polskim ani unijnym podstaw do takiego roszczenia. Co więcej, ma to charakter zastraszania ze strony banków. Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? No, prezes UOKiK-u również odniósł się do tego, pełne stanowisko mamy pod spodem, w opisie do tego filmu. Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, wyjaśnia prezes UOKiK, pan Marek nie chciał. Więc urzędy, które wypowiadają się, czy w ogóle chronią interes konsumenta, czyli tego słabszego w starciu z dużym podmiotem, jakim jest na przykład zdecydowanie bank, jednoznacznie mówią, że takie roszczenie się nie należy. Natomiast zajmijmy się teraz kwestią tej dyrektywy 93.13, czyli tego, o czym powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich, że takie roszczenia banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich pieniędzy stoją w sprzeczności z dyrektywą 93.13. No więc ochrona konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach, o jakiej mówi dyrektywa 93/13, i tu mamy taki oto cytat. Warunki umowne uznane za nieuczciwe, czyli tu mamy pierwszą część. Najpierw trzeba udowodnić, że te warunki umowy są nieuczciwe. Na czym polega nieuczciwość tych umów? W dużym uproszczeniu nie na tym, że złotówki są przeliczane do franka, a frank do złotówki, tylko że suwak, czyli to kurs, po jakim to się odbywa, w całości jest w rękach banku. Czyli bank jednostronnie decyduje, czy franka, mówiąc w dużym powiększeniu i takiej hiperboli, czy frank będzie, kiedy kosztuje dzisiaj 4 z hakiem, kosztował tam 20 groszy więcej, czy bank sobie policzy go po 20 zł. To w umowy w większości, po pierwsze, nie miały żadnych ograniczeń, które by bankowi tego zabraniały, co oznacza, że bank ma taką możliwość zgodnie z umową ustalać sam kurs, więc może go równie dobrze umieścić na poziomie 20 zł i umowa daje mu do tego w tej chwili prawo. Oczywiście pewnie nie we wszystkich umowach trzeba to sprawdzić, natomiast w znaczącej większości umów bank ma pełną swobodę, jak tym suwakiem kursu franka będzie operował, w oderwaniu kompletnie od tego, co się dzieje na rynku, ile ten frank rzeczywiście kosztuje. Więc teraz to jest ten nieuczciwy zapis, który jest podważany, mówiąc w dużym uproszczeniu. No i teraz, jeżeli taki warunek umowny o tym, że to bank decyduje, po ile przelicza tego franka, na przykład, zostaje uznany za nieuczciwy, to nie jest ten zapis wiążący dla konsumentów. Pozostała część umowy, pozostałe warunki nadal obowiązują, o ile jest to prawnie możliwe. A więc Sąd Krajowy, i to jest zgodne z tym, o czym mówił właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, jeżeli chodzi o 3 października 2019 roku, to właśnie Sąd Krajowy musi oddzielić odpowiedzi na pytanie, czy jak się usunie tego franka z umowy, czy też to przeliczanie do franka po kursie, o którym decyduje tylko bank, czy umowa ma szansę dalej funkcjonować, czy nie? Jeśli ma szansę, to często dochodzi do odfrankowienia takiej umowy. Co to oznacza? Jaka jest różnica między odfrankowieniem a unieważnieniem? Macie link do wideo tutaj w prawym górnym rogu. Albo w lewym? Nie pamiętam. Chyba w tym rogu to będzie. W każdym razie wyświetli Wam się, kliknijcie sobie, można to zobaczyć, obejrzeć. Teraz nie będziemy w to wchodzić, natomiast jeżeli umowy nie da się kontynuować, to mamy unieważnienie tej umowy. Czyli unieważnienie umowy nie wynika z tego, że wzrósł kurs franka. To nie wynika z tego, że kredytobiorca nagle się obraził na bank i teraz mu już się kredyt nie podoba. Tylko z tego, że ten suwak
po ile frank jest przeliczany zarówno w udzieleniu, przy udzieleniu kapitału, przeliczaniu rat i tak dalej, leży całości w rękach banku i bank może robić z tym, co chce i to tworzy nierówność, nierówność stron umowy, przez co rażąco są naruszane interesy konsumenta, więc dochodzi do unieważnienia takiej umowy i ma miejsce wtedy, mówiąc wprost, gdy umowa ma tak daleko idące wady prawne, że nie jest możliwe dalsze jej wykonywanie. Czyli niczym domek z kart, tą kluczową kartę ze środka jakbyśmy wyciągnęli, ta konstrukcja się po prostu rozsypuje i wtedy no, nie da się tej umowy dalej kontynuować. Jakie są skutki unieważnienia umowy, tak w dużym skrócie? Po pierwsze, bank musi zwrócić wszystkie wpłacone przez nas pieniądze, zarówno raty w części kapitałowej, odsetkowej, ubezpieczenia, prowizje itd., itd. My musimy zwrócić do banku kwotę udzielonego kredytu, czyli nawet nie kwotę z umowy, czyli czyli nie kwotę zapisaną w umowie, ile franków, ile złotówek, tylko taką ilość złotówek, którą bank fizycznie wypłacił, czyli kwotę udzielonego faktycznie kredytu. Hipoteka zostaje zwolniona przez bank, czyli ponieważ nigdy nie było ważnej umowy, to bank nigdy nie miał prawa zajmować naszej hipoteki, więc w księdze wieczystej, dziale czwartym, znika ten zapis o tym, że nasza nieruchomość jest obciążona tą wierzytelnością, a my w rezultacie mieliśmy tak zwany darmowy kredyt. No i dobra, to jaki cel ma ta dyrektywa 93.13, że tak daleko idące skutki z niej się wywodzą? Zobaczmy do samej dyrektywy. Artykuł 7 punkt 1 zawiera bardzo ciekawą rzecz i tutaj się chwilę nad tym zatrzymamy. Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów. Bardzo dużo w różnych materiałach podkreśla się ochronę konsumentów, ale dyrektywa 93.13, nawet jeśli nie wprost, to rykoszetem, chroni również konkurencję zdrową na rynku. Co widać w tym zapisie? Zarówno w interesie konsumentów, jak i interesie konkurentów państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie dalszemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami. Czyli obowiązkiem państw członkowskich Unii, żeby chronić zarówno konsumentów, jak i uczciwych konkurentów, jest zastosowanie skutecznych środków mających na celu zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu nieuczciwych warunków. Zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu to nam mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o zatrzymaniu stosowania teraz, no bo jeżeli zapobiegamy dalszemu stosowaniu, to w domyśle one są stosowane, więc koniec, basta, dość. I z drugiej strony zapobiegnięcie, żeby w przyszłości stosowane nie były. Więc jest to rola prewencyjna. Druga rzecz, o czym czytamy również w dokumencie, który mówi o tym, na czym polega ta dyrektywa, to właśnie jakie są cele tej dyrektywy, wyłuszczono to wprost. Chroni konsumentów w Unii Europejskiej przed nieuczciwymi warunkami w standardowych umowach dotyczących zakupu towarów i usług. Wprowadza pojęcie działania w dobrej wierze w celu uniknięcia znaczącej nierównowagi wzajemnych praw i obowiązków. No i właśnie to, o czym mówimy, że kiedy suwak tego kursu, po jakim bank sobie przeliczy zarówno raty, jak i kapitał, jest w całości w rękach banku i on może, czy sobie zastosuje 5% różnicy, 20% czy 120%, czysto hipotetycznie, tworzy to tą nierównowagę wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy przedsiębiorcą, czyli bankiem, a konsumentem, czyli naszym klientem frankowiczem, takim jak ty czy ja. Dalej, w ramach tej dyrektywy w podpunkcie sankcje w celach, w ramach dyrektywy zmieniającej, państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. W jakim celu? W celu ukarania przedsiębiorców naruszających przepisy dotyczące nieuczciwych warunków umownych. Czyli dyrektywa 93.13 ma ukarać proporcjonalnie, skutecznie i odstraszająco, czyli w zależności od wielkości winy i tak, żeby było nauczką na przyszłość, przekładając to na język codzienny, ma ukarać nieuczciwego przedsiębiorcę za stosowanie nieuczciwych zapisów. Więc tu bardzo robocze i tak, żebyśmy to mogli sobie rozbić na części pierwsze, jakie zatem ma rolę ta dyrektywa? To ja bym to podzielił na cztery role, które ze sobą się wiążą. Nie da się tego tak rozdzielić, ale kiedy to damy w cztery punkty, rozdzielimy na cztery punkty, dużo łatwiej jest zobaczyć różne odcienie tego zagadnienia. Rola ochrony konsumentów. Rola ochrony uczciwych konkurentów i zdrowej rywalizacji na rynku. Rola sankcyjna, czyli już po czynie. Dla kogoś, kto się dopuścił nieuczciwych, karząca,
tak, żeby odstraszało na przyszłość, i rola prewencyjna, czyli zapobiegająca w przyszłości i zatrzymująca stosowanie obecnie nieuczciwych praktyk. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Co oznacza rola ochrony konsumenta? No, oznacza ni mniej, ni więcej tylko usunięcie tych nieuczciwych warunków z umowy tam, gdzie one obecnie są, czyli mówiąc kolokwialnie, naprawa obecnej sytuacji. Jeżeli umowę da się utrzymać po usunięciu tej umowy, nie można naprawić, czyli nie można do końca włożyć do niej na przykład innego czynnika, który by to naprawiał, ale usuwamy nieuczciwy zapis i w tym momencie, jeśli umowa może trwać, to jest odfrankowienie bardzo często, kiedy nie może trwać, to taka umowa jest unieważniona. I ochrona innych konsumentów w przyszłości, no bo jeżeli teraz taki przedsiębiorca dostanie nauczkę, to inni przedsiębiorcy w przyszłości mają dużo większe szanse na to, żeby podpisywać jasne, proste i zdrowe umowy. Jaka jest tu rola, jeżeli chodzi o ochronę konsumenta? To jest ciekawe zagadnienie, które wydaje się być rzadko poruszane. Zobaczcie, nieuczciwy przedsiębiorca, który dzisiaj ma stwierdzoną nieważność takiej umowy, więc albo ma stwierdzone te nieuczciwe zapisy, czyli albo musi utrzymywać umowę po odfrankowieniu, która być może mu się w ogóle nie opłaca, a momentami może nawet musi do niej dopłacać, albo w ogóle musi ponieść koszty unieważnienia umów, to ma tutaj taki duży problem, ma pożar, który musi gasić i trudniej mu w tym momencie konkurować na nowych rynkach czy na bieżących rynkach, bo ma dosyć istotny problem w bieżącej działalności. Uczciwi przedsiębiorcy, którzy nie poszli za tą pokusą generowania ukrytego zysku poprzez nieuczciwe zapisy w umowach, korzystają, bo po pierwsze, ich umowy trwają i nikt do nich nie ma pretensji. Konsumenci się z nimi nie sądzą, media o nich nie piszą, oni sobie razem dalej produkują zysk, robią biznes na produktach, które są uczciwe dla konsumentów, więc mają pełny spokój. Uczciwi przedsiębiorcy mogą łatwiej konkurować w przyszłości, kiedy zasady są jednakowe dla wszystkich, czyli mówiąc językiem sportowym, kiedy wchodzisz na ring, to nie możesz brać dopingu. Czyli wszyscy mierzymy się na bazie tego, jakie faktycznie mamy zdolności, jak jesteśmy przygotowani, jaką mamy kondycję, a nie po strzale wzmacniającym tuż przed wejściem. Rola sankcyjna dyrektywy 93.13, czyli ta karząca, jest taka, że nieuczciwy przedsiębiorca musi ponieść konsekwencje, mówiąc kolokwialnie, czy językiem takim obiegowym, musi niejako wypić piwo, które naważył. Bo jeżeli usunięto mu te nieuczciwe zapisy z umowy i umowa jest odfrankowiona, to ta umowa to jest taka, której nigdy by przedsiębiorca prawdopodobnie nie zawarł w normalnej rzeczywistości, więc musi kontynuować. To jest kara, że musi kontynuować tą nieopłacalną dla siebie często umowę, albo jeszcze dotkliwiej, musi ponieść koszty unieważnienia takiej umowy, czyli darmowy kredyt dla konsumenta, no i ryzyko utrudnionego odzyskania należności. Tym rzeczom jeszcze przyjrzymy się za chwilę, przybliżymy je w detalach. Jeżeli chodzi o rolę prewencyjną, czyli odstraszającą, to nieuczciwy przedsiębiorca ma wyciągnąć nauczkę, ma wyciągnąć lekcję z tych zdarzeń i w przyszłości nigdy więcej nie postępować nieuczciwie. Inni przedsiębiorcy, którzy obserwują to z boku, mają niejako wyciągnąć wniosek, no patrz, myśmy też się zastanawiali, czy nie pójść te franki, nawiązując do naszego tematu, była pokusa, że te nasze słupki będą rosły, premie będą sute i zyski będą i dywidenda dla akcjonariuszy duże, ale patrz, finalnie to się, kurczę, nie opłaca. Więc dobra, musimy uważać, żeby się nie wbić na coś takiego w przyszłości. Uczciwi przedsiębiorcy mają też bardziej zdrowy i konkurencyjny rynek. I teraz jakbyśmy mogli sobie to zobrazować. Wyobraźmy sobie, że jestem sprzedawcą kwiatów. Mam kwiaciarnię. I teraz sprzedaję róże po 10 zł, ale żeby je zdobyć, to muszę ponieść koszty. Muszę wstać rano, pojechać do hurtowni kwiatów, za kwiata zapłacić tam łącznie z paliwem i innymi kosztami 7 zł, to jest mój koszt kwiata, i ja go sprzedaję za 10, więc zarabiam na tym kwiacie 3 zł. W tym kwiecie 3 zł. I teraz mój nieuczciwy konkurent, w czasie kiedy jadę do hurtowni i nabywam uczciwie te swoje kwiaty, które później sprzedaję za 10 zł, idzie poszukać gdzieś miejsca, gdzie te róże w łatwy sposób może niekoniecznie za zgodą właściciela nabyć i niekoniecznie ponosząc ich koszty, nie mówiąc o tym, że je po prostu zwyczajnie ukradnie. No i teraz weźmie te kwiaty, nieuczciwie zdobędzie, więc nie poniósł tych 7 zł kosztów i on ustawia takie same róże i wystawia je po 7 zł. Czy nasza konkurencja między sobą jest uczciwa?
No ja nie mam szans z nim uczciwie konkurować. Dlaczego? Bo 7 zł, czyli to za ile on sprzedaje tego kwiata, to ja tyle sam za niego zapłaciłem. To ja sam za niego tyle zapłaciłem. Żeby coś zarobić, to ja muszę go sprzedawać po 9-10 zł. Tutaj już kwestia, więc muszę zejść albo z ceny, albo sprzedam tych kwiatów mniej. On oczywiście sprzeda ich więcej, teoretycznie więcej zarobi, dopóki nie zostanie złapany. No więc teraz, jeżeli on zostanie złapany i już nie będzie mógł sprzedawać kwiatów, albo będzie musiał je nabywać tak jak ja, uczciwie w hurtowni, no to tutaj ta różnica w cenach, on może sprzedawać je po 9, a po 9,50. Ta konkurencja jest bardziej uczciwa niż wtedy, kiedy jest sytuacja taka, gdzie on tych kosztów po prostu nie poniósł, albo poniósł dużo mniejsze niż ja. Więc też ta dyrektywa 93.13, o czym często się nie mówi, ma wyrównywać szanse jako skutek taki dodatkowy między konkurentami na rynku, że ta konkurencja ma być uczciwa, przez co warunki dla konsumentów są zdecydowanie bezpieczniejsze. Konsumenci mają uczciwe warunki umów, jasne informacje, a umowy są pisane prostym językiem, o tym też dyrektywa mówi. No i teraz wyobraźmy sobie, no jak mogłoby to wyglądać w praktyce. Co prawda nie mamy kamery ukrytej, żebyśmy mogli wejrzeć do takiego pokoju na 13 piętrze w banku, gdzie są ważni ludzie w garniturach i garsonkach, czy garsonkach i garniturach, i rozważają teraz to, co się stało. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, mówiąc językiem przedstawicieli Raiffeisena, którzy przecież nie straszyli, tylko uczciwie, lojalnie informowali o możliwych potencjalnych scenariuszach, więc my też tutaj zakładam, że są to czysto hipotetyczne, możliwe spotkania, które nigdy oczywiście nie muszą się wydarzyć. Więc wyobraźmy sobie taką naradę. Dochodzi do masowego unieważnienia umów kredytowych danego banku, bez różnicy którego, takiego, który ma nieuczciwe zapisy w umowach. No i teraz nie zostaje, czyli tak jak powinno być i tak jak jest zgodnie z prawem, nie zostaje zasądzone żadne wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, bo nie ma do niego podstaw. Wyobraźmy sobie, że mamy taką ukrytą kamerę, która pozwala nam zajrzeć na to spotkanie i posłuchać, o czym jest ta mowa. No więc ten nieuczciwy przedsiębiorca wraz ze swoim tam zespołem ważnych ludzi analizuje skutki stosowania tego, co stosował, czyli nieuczciwych zapisów. No więc moglibyśmy wyobrazić sobie tak. No słuchajcie, podsumujmy, na czym dzisiaj stoimy. Po pierwsze, to udostępniliśmy nasze pieniądze, nasz kapitał. No i w sumie udostępniliśmy to po to, jak to w kredycie, żeby odsetki na tym zarabiać, a nie zarobimy na tym nic, bo odsetki musimy oddać. Musimy oddać prowizję, więc cała marża, cały nasz zarobek po prostu wraca do klienta. Straciliśmy w sumie na inflacji, czyli na utraty tej wartości pieniądza w czasie. Dlaczego? Bo te same 200 tysięcy, które nam konsument musi zwrócić, które mu pożyczyliśmy, no jest dzisiaj mniej warte nominalnie niż 15 lat temu. Już tam nie wchodząc w detale, jest po prostu dużo mniej warte. Co więcej, ponieważ jasno powiedziano i zarówno w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i w Sądzie Najwyższym, że zasada, ta teoria dwóch kondycji, czyli to są dwa osobne roszczenia, konsument nas pozwał, więc to najpierw my musimy mu oddać wszystkie pieniądze, które wpłacił. I to jest koniec tej sprawy. I w tym momencie to my musimy dopiero osobno pozwać konsumenta, żeby nam oddał udostępniony kapitał, czyli pożyczone pieniądze. Ale tutaj, moi drodzy, no pojawiają nam się dwa kłopoty. Pierwszy kłopot jest taki, że oczywiście zakładając takiego idealnego konsumenta, który tego samego dnia nam zrobi przelew, żeby mieć sprawę z głowy, to tutaj jest no, mniejsze zło. Ale nie możemy wykluczyć, że pewien procent konsumentów może z różnych powodów, trudności finansowych czy jakichkolwiek innych, nie zakładając złych intencji oczywiście u nikogo, może nie chcieć nam tych pieniędzy zapłacić. Albo robić to ze zwłoką. No to mamy utrudnione ściąganie tych pieniędzy, ponieważ nie mamy już zabezpieczenia na hipotece, czyli nie mamy zabezpieczenia w postaci nieruchomości na tą wierzytelność. Czyli klient jest nam, nasz niedoszły klient w sumie, bo umowa jest nieważna. Niedoszły klient jest nam winien 200 tysięcy, a my nie mamy zabezpieczenia w ogóle pożyczenia tej kwoty. Więc pozostaje zwykła, standardowa windykacja. Ale to i tak nie tak źle. Bo ptaszki ćwierkają, że może się w ogóle okazać, że nasze roszczenie o kapitał przedawniło się przez to, żeśmy przeciągali sprawę sądowo. Bo jak nasz konsument powiedział dość, powiedział nie, nie zgadzam się na stosowanie nieuczciwych zapisów, to w tym momencie zaczął biec czas naszego przedawnienia.
i czy to będzie od reklamacji, czy od pozwu, to jest kwestia jeszcze do uściślenia, to ten czas na to, kiedy my możemy rościć, a takie wyroki już na rynku zapadły, gdzie roszczenia kapitału się przedawniło, bo sprawa trwała 3 lata z hakiem od złożenia pozwu i po prostu sąd oddalił nasze roszczenie o kapitał, więc może się okazać, że nawet pieniędzy, które pożyczyliśmy, to nie dostaniemy. Nawet mniej wartych o inflację. To byłby problem. Co więcej, ponieważ ogromna grupa klientów pozwała nas do sądu, to my jako spółki akcyjne musimy to w wyniku, a zwłaszcza jak jesteśmy notowani na giełdzie papierów wartościowych, musimy o tym poinformować potencjalnych inwestorów, że nasz walor, nasz papier, nasza akcja może być mniej warta, a zysk wygenerowany może albo nie istnieć, bo możemy mieć stratę, albo może być mniejszy, czyli nie wypłacimy dywidendy, czyli potencjalnie inwestycja w nasz papier może być mniej atrakcyjna, niż gdyby tych wszystkich zdarzeń nie było. No więc musimy zawiązać rezerwy, czyli pieniądze, o które klienci nas pozwali, niejako odłożyć z tego, co zarobiliśmy w zeszłym roku, na rezerwę na poczet tych roszczeń. Czyli w sumie to oznacza mniejszy zysk. W sumie to oznacza, że zarząd naszego banku, który ma wynagrodzenie w większości przypadków stałe i zmienne, uzależnione od wyniku, to zmienne albo go nie będzie, albo będzie mocno ograniczone, co mówiąc kolokwialnie oznacza chude lata w bankowości. To nie wszystko. Przecież nie mamy całych sztabów prawników, którzy byliby w stanie poprowadzić te tysiące spraw, o które nas pozywają klienci, więc musimy wynajmować my zewnętrzne kancelarii, które naprawdę cieszą się z tak bogatego klienta, któremu wystawiają pewnie niemałe faktury. No więc w tym momencie ponosimy koszty naszych prawników za pierwszą instancję, za drugą instancję, za całą tą przepychankę z konsumentami, którą i tak na końcu w większości przypadków przegrywamy. Co więcej, musimy ponieść, jeżeli sąd zasądzi, koszty zastępstwa procesowego prawników strony przeciwnej, co dodatkowo powiększa nasz problem. Ponieważ na reklamację klienta odmówiliśmy zaprzestania stosowania tych nieuczciwych praktyk, nie zwróciliśmy pieniędzy, które niesłusznie pobraliśmy według sądu, to zapłacimy odsetki ustawowe za cały ten czas trwania postępowania, które dodatkowe kilkanaście, czasami nawet ponad 20% całego roszczenia stanowić będą. No i taka może niematerialna, ale trzeba przyznać, że w upływie czasu pewnie odczuwalna konsekwencja, jaką musimy wziąć na klatę, to nasza opinia, opinia instytucji zaufania publicznego, jaką cieszyliśmy się jako banki w Polsce, legła w gruzach. To też jest koszt, który trudno przeliczyć dzisiaj na złotówki, ale w złotówkach ten koszt będzie ponoszony. Więc co jeszcze bardziej nas może tutaj kosztować i co negatywnie wpływa na cały nasz biznes? To nasza uczciwa konkurencja właśnie odpala szampany. Bo kiedy takie samo spotkanie jak dzisiaj u nas odbywa się u naszej konkurencji, która zrezygnowała z tej pokusy do tego, żeby czerpać ukryty zysk kosztem stosowania nieuczciwych zapisów, to może zarabiali mniej, ale zarabiali. Ich umowy są ważne. Co więcej, śpią spokojnie, nie chodzą po sądach, nie wynajmują kancelarii, nie tłumaczą się w mediach, a my te wszystkie bolączki przecież mamy. Nasza uczciwa konkurencja rozwija się w czasie, kiedy my musimy gasić pożary. Rezultat: tracimy i rynek, i zaufanie klientów. No to jakie są wnioski, moi drodzy, po przeanalizowaniu tych wszystkich jakże dotkliwych konsekwencji, bo taka jest rola dyrektywy 93.13, z tego co nam mówią prawnicy, że właśnie jak postąpimy nieuczciwie, to dotkliwie musimy odczuć i proporcjonalnie karę tego, żeśmy stosowali nieuczciwe zapisy. No jakby nie liczyć, to się nie opłaca. Jest pokusa, żeby pokombinować, żeby podobne zapisy zawierać, no ale no zobaczmy, no wychodzimy na tym, mówiąc kolokwialnie, jak Zabłocki na mydle. Zatem, podsumowując, panie i panowie, kończymy z tym. Mamy nauczkę na przyszłość. Nie będziemy już nigdy więcej stosować nieuczciwych zapisów. A teraz, jak przystało na odpowiedzialnych przedsiębiorców, bijemy się w pierś i wypijemy to piwo, które żeśmy nawarzyli. Musimy unieść te konsekwencje. Zrób pauzę w tym wideo. Napisz w komentarzu, co myślisz o takim scenariuszu zdarzeń. Jak sądzisz, czy banki dokładnie taką drogą pójdą w wyciąganiu wniosków i podsumowaniu kosztów? Może jeszcze to podsumowanie kosztów będzie wyglądać podobnie, ale jak sądzisz, czy dojdą do podobnych wniosków jak my tutaj w tym wideo? A jak już napiszesz w komentarzu, jestem ciekaw Twojej opinii, to zobaczmy, co mogłoby się zdarzyć w sytuacji alternatywnej,
Kiedy to? Czy nie, tu jeszcze podsumujmy. Skutek ostateczny takiego scenariusza. Dyrektywa 93.13 spełniła swój cel, czyli zadziałała karząco i odstraszająco. Rynek zyskał nową jakość, bo mamy uczciwe, jasne umowy, które konsument rozumie. Konsumenci są bezpieczni, bo zarówno ci zawierając kolejne umowy, jak i wszyscy inni na bazie tego całego frankowego procederu mają lepszą jakość umów, a konkurenci mają bardziej uczciwe warunki do rywalizacji. No, bosko. Taki jest cel dyrektywy 93.13. Natomiast zobaczmy, wyobraźmy sobie alternatywne spotkanie w rzeczywistości z innej planety, gdzie nie ma tej dyrektywy 93.13, gdzie nie ma jej karzącego i odstraszającego charakteru. Czyli tej dyrektywy nie ma i ten pomysł banków, że za to, że mieliśmy jego pieniądze, to należy mu się wynagrodzenie. Czyli mamy sytuację tego przedsiębiorcy, który również był nieuczciwy, również mamy ukrytą kamerę i podsłuchujemy trochę tego spotkania. Do jakich wniosków dochodzi przedsiębiorca, który stosował nieuczciwe zapisy, został złapany na gorącym uczynku i dostaje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Zobaczmy, do jakich wniosków. Oczywiście, mówiąc językiem przedstawicieli Raiffeisena, w czysto hipotetycznej sytuacji, która absolutnie nigdy nie musiałaby się zdarzyć, mogłoby to wyglądać jak? No, moi drodzy, konsumenci dostali po łapach. Wyciągnęli je po nasze pieniądze, a teraz mają za swoje. Chciało się walczyć z bankami? No to teraz macie. Nie dość, że nikt nas nie ukarał za stosowanie nieuczciwych zapisów, to jeszcze i tak zarobiliśmy na tym całkiem dobrze, mimo że nas przyłapano. Mamy nieważne umowy, których nie musimy wykonywać, a i tak wynagrodzenie za nie dostaliśmy. No, czad. A już patrząc na tych wszystkich naszych uczciwych konkurentów, pamiętam te spotkania, kiedy mówiliśmy, wejdźcie we franki. Oni mówili, nie, to ryzykowne, ten. I co? I na czyje wyszło? Kto dzisiaj wyszedł z korzyścią? No więc, moi drodzy, jakie mamy wnioski? To się opłaca. Opłaca się stosować nieuczciwe zapisy. No więc, panie i panowie, ogłaszam dla grupy naszej roboczej konkurs. Jaki nowy, nieuczciwy, toksyczny produkt zaproponujemy naszym klientom? Rozpoczynamy prace robocze, bo po prostu takie postępowanie się opłaca. Jaki byłby skutek ostateczny takiego hipotetycznego przecież scenariusza? Taki nieuczciwy przedsiębiorca po pierwsze ma pokusę, żeby zrobić to znowu. Ma motywację, a słowo motywacja jest fajne, bo ono zawiera dwa człony. Motyw, czyli powód, który wyzwala akcję. Ten nieuczciwy przedsiębiorca, jeżeli nie poniósłby kary, co więcej, dostałby nagrodę za nieuczciwość. Nagrodę, bo wynagrodzenie, czyli zostałby nagrodzony za stosowanie nieuczciwych zapisów. Nie w formie odsetek prowizji, tylko w formie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, to czułbym motywację. Ten powód, że dostał nagrodę za stosowanie nieuczciwości, wyzwoliłby bardzo prawdopodobnie akcję, a stanowiłby już na pewno pokusę do takiego wyzwolenia, żeby znowu wypuszczać na rynek kolejne takie produkty, no bo czym ryzykujemy? Jak nas złapią za rękę, to i tak wyciągniemy jakiś przepis i tak nagrodę dostaniemy znowu. Skutkiem tego rynek się psuje. Uczciwi przedsiębiorcy, widząc, ej, no zobaczcie, myśmy zrobili wszystko prawidłnie, jak przepis mówi. Zarobiliśmy mniej, a oni w tym czasie po prostu liczą zyski, szampany otwierają, jeżdżą po całym świecie pod palemkę, drinka z palemką. I co? No to może się nie opłaca to, co my robimy. Może my po prostu jesteśmy zwyczajnie naiwni, stosując uczciwe zapisy w umowach, bo nikt za to nie kara. Konsumenci są narażeni na kolejne franki, kolejne tego typu pomysły i produkty, a konkurencja na rynku? Można wejść na ring i stosować doping. No to wszyscy doping będą stosować, albo prawie wszyscy, no bo przecież trzeba wyrównać szanse. No więc wróćmy do tego, co powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich. Roszczenia, których podniesienie zasygnalizował bank po ewentualnym unieważnieniu umowy, czy to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, nie tylko nie znajdują racjonalnych podstaw w przepisach prawa polskiego, ale są też bezwzględnie sprzeczne z dyrektywą 313. 93/13. Mam nadzieję, że ta krótka nasza analiza pokazała Tobie z zupełnie drugiej strony, tak od kuchni, od szczegółów, jakby to rozłożyć na czynniki, na części pierwsze, co to znaczy, że ta dyrektywa ma charakter, cel,
karzący i odstraszający. Ona ma chronić nas, konsumentów, ale chronić też uczciwych konkurentów. Gdyby jej nie było, to faktycznie dziki zachód. Ale nie ma dzikiego zachodu w bankowości, nawet jeśli tak niektórym mogłoby się wydawać. Żyjemy we wspólnocie europejskiej, w której funkcjonuje właśnie ta dyrektywa 93.13. Ona chroni konsumentów przed nieuczciwymi zapisami w umowach. Jaki cel może mieć ta nagonka medialna w takim razie? No bo czy banki nie wiedzą tego, jaki cel ma dyrektywa 93.13? Wiedzą. No to po co cała ta nagonka? No i tu posłuszmy się tą metodą, którą zastosowali przedstawiciele Raiffeisena, że to oczywiście nie musi tak być. To może tak być w czysto hipotetycznej sytuacji. Więc jaki cel może mieć, bo jaki ma, to nie możemy z całą stanowczością twierdzić, ale jaki może mieć cel ta nagonka medialna? Może mieć taki cel, żeby wprowadzać nas, frankowiczów, w błąd i straszyć przed tym, żeby z bankami nie zadzierać, mówiąc kolokwialnie. Może wprowadzać dezorientację. No bo jedni mówią, że się należy, inni, że się nie należy to wynagrodzenie. No to co się komu należy i czy jest ta ochrona konsumentów, czy jej nie ma? No jest to dezorientujące. Może to mieć też taki cel, żeby grać z nami na czas, żeby zniechęcać, co? Skłaniać do rezygnacji z walki o swoje prawa. Bo wielu konsumentów dalej, wielu frankowiczów zastanawia się, czy zacząć. Bo co, jak mnie bank pozwie? Mam nadzieję, że to wideo pozwoliło w dużej części rozwiać te wątpliwości. Skłonienie do zawierania niekorzystnych ugód to jest jeden z takich aspektów, na który natknąłem się, robiąc research do tego nagrania. Zobaczcie, no to bardzo logiczny wniosek. Nie mój, znalazłem gdzieś, nie pamiętam tylko w którym artykule, natomiast bardzo logiczny wniosek. No tak, no bo skoro nie opłaca się walka o pełną pulę, ale w sumie nie chcę zostać z tym nieuczciwym kredytem, to może zgodzę się na przewalutowanie i zmianę LIBOR-u na WIBOR. O tym będzie kolejny odcinek, jakie tam są kwiatki ukryte, bo to też jest ciekawe zagadnienie. No ale właśnie, skłonienie do zawierania niekorzystnych ugód. No więc podsumowanie. Cel straszenia to jest powstrzymanie narastającej fali pozwów i skłonienie do zawierania niekorzystnych ugód. Taki może mieć cel straszenie tym pozywaniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Dyrektywa 93.13 i jej cele ma karać i odstraszać nieuczciwych przedsiębiorców, ma chronić konsumentów i ma chronić uczciwych konkurentów. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału nie ma podstaw prawnych do takich roszczeń ani w prawie polskim, ani w prawie unijnym i takie roszczenia, ich zasądzenie byłoby w całkowitej sprzeczności z intencją, z celem, z zadaniem dyrektywy 93.13 chroniącej konsumentów przed nieuczciwymi zapisami w umowach. Jakie mamy zatem wnioski? Moi drodzy, nie ma podstaw do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Natomiast czy to znaczy, że nie będzie się o tym mówić? Oczywiście, że będzie się o tym mówić i to możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, bliskim pewności. Banki będą straszyć, będą dezorientować, będą grać na czas. Dlaczego? Bo trzeba minimalizować straty, a te straty, jak to wyszczególniliśmy w tym nagraniu, są niemałe. Uwaga na wszelkiego rodzaju rzeczy, propozycje, które nazywają się ugodą, bo jeżeli banki teraz tutaj przegrywają i to sromotnie przegrywają w 90-kilku procentach swoje spory z frankowiczami w sądach, no to moi drodzy muszą szukać ograniczania strat, a czasami ograniczaniem takich strat będą właśnie propozycje ugód, które mają różne kwiatki, o tym będzie kolejny odcinek. Walcz o swoje prawa i nie daj się zastraszyć. I teraz, podsumowując to nagranie, zapraszam do tego, żebyś napisał, co myślisz nie tylko o tym materiale, ale o całym tym bezumownym korzystaniu z kapitałów, o nagonce medialnej. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego zagadnienia, bo to wideo absolutnie nie wyczerpuje tego tematu, napisz je w komentarzu pod tym wideo, a jeżeli tych pytań zbierze się przynajmniej kilka, które będą wymagały uzupełnienia, nagram kolejny odcinek, zrobimy research, nagram kolejny odcinek, gdzie przedstawię materiały odpowiadające już bardziej w formie może Q&A, czyli takie pytanie, odpowiedź. Z przyjemnością taką rzecz zrobię, tylko jeżeli są takie pytania. Oczywiście, tak jak mówię, nie wyczerpuję to wideo całego zagadnienia, bo pewnie mogłoby trwać jeszcze 2-3 razy dłużej i dalej by jeszcze być może nie wyczerpywało. Zatem napisz w komentarzu, jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, otworzył Ci oczy na jakieś nowe zagadnienia, kliknij łapkę w górę, żebyśmy mieli taką informację od Ciebie, że warto tego typu materiały przygotować, a research trochę zajmuje, żeby zrobić to porządnie.
No i też subskrybuj nasz kanał, udostępnij link do tego filmu swoim znajomym, czy też udostępnij na swoim Facebooku, czy innych mediach społecznościowych, aby inni frankowicze, którzy być może właśnie tego się obawiają, zobaczyli ten materiał i mógł on do nich dotrzeć. Dzięki bardzo za uwagę, za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Grzegorz Selwan.